No Bożejku, pokaż co masz. Pokaż swój nowy zakup. Oh boy. A scooter. Wyjdź do słoneczka, właśnie, będzie lepiej widać. Jaka to firma? This is Unagi. Unagi. Okay. Mówimy po polsku? No to gajsko! Nazywa się Unagi. Nazywa się Model 1. Więc... Model 1. Więc tu jest... Elektryczny, nie? Elektryczny i można... To się nazywa nóżka. Nóżka, tak. Teraz tym się jedzie do przodu, tym się zatrzymuje, baterię pokazuje. Trójka to jest na najszybsze można jechać i ogólnie 20 kilo... 20? Pisze 20 kilo... Pisze kilometrów. O! No to jest na godzinę, nie? 20 kilometrów na godzinę? Tak. I ja wiem, że ja mogę 20 kilometrów na godzinę jechać nim, więc dzisiaj się przejedziemy. O, zobaczymy jak to jedzie. Zobacz z tej strony. Ty mi powiedz... Dlaczego to kupiłeś w ogóle? To kupiłem, bo ja chcę szybko do samochodu jechać, jak z apartamentu wychodzę. Mm-hmm. Bo jest tak głupio chodzić i długo zajmuje czasu, więc szybko. W Polsce, jak pamiętam, zawsze się do garażu chodziło. I zamiast całą trasę iść do garażu, bo tam lepiej samochód trzymać, a nie na dworze. To dlaczego po prostu nie mieć skóry, żeby dojechać do garażu? I się dojeżdżało, nie? Albo rowerem, albo komarkiem. Niektórzy. Chodzenie, nie mam problemu z chodzeniem, ale nie trzeba cały czas chodzić. Szczególnie... A czekaj, a z zakupami tu możesz tak sobie jechać? Nie. Trzeba dobrze trzymać kierownicę, więc nieradzone jest. Może coś lekkiego, może... A powiedz, bo ty już mnie trochę informowałeś, co jest ważne przy... zakupie czegoś takiego. Bo to mi się naprawdę bardzo podoba. Ja siebie nie widzę na tym, ale... Po pierwsze, cena. I one tanie nie są. No, niektóre są tanie, a niektóre nie są tanie. Więc za co zapłacisz, taka jest... To otrzymasz. To otrzymasz. Po pierwsze, cena. Po drugie, jak daleko może jechać. Po trzecie, jaką wagę może unieść. No właśnie, bo to jest inna waga, jak ktoś waży 50 kg, a inna 100 czy 150, nie? I teraz jeszcze inne rzeczy mogą też być ważne. Czy pod górkę cały czas trzeba jechać, czy trasa będzie miała górki i różne takie rzeczy, więc a czy jest, pod górkę jechać. Czy są mniej stabilne i więcej, bardziej? O tak. O widzisz. Mają takie resory niektóre. O, tysiące można wydać. Wow! Ale to było na przycenie i ja nie potrzebuję najlepszej klasy. Tylko aby działało i spełniało zadanie. Mój pierwszy, nawet jak wodę gdzieś wjadę i kompletnie się zniszczy, to tylko pierwszy się zniszczył. Nie ten najlepszy, co w życiu miałem. Mhm. Czy przyjedziemy i się zobaczymy? No to jedziemy, dziecko. No to zobaczmy, Błażejku. Ciebie. Musisz kopnąć trochę, żeby się ruszyć. Aha. I wtedy się uruchomi i będzie działać. Okej. Okay. Działają. Okej, okay, świetnie. Wow, patrzcie jak cicho. W ogóle nic nie słychać. Kompletnie nic nie słychać. Już trudno uwierzyć. Zupełnie cicho. Dobra, jedziemy do tej dekoracji. Poczekaj, Błażejku, pójdziemy do tej dekoracji. Ale wiesz co, tak cicho, że kompletnie nie słychać. Oj, mój Błaży. To się nazywa wewnętrzne dziecko. W całej okazałości. Jak był mały chłopcem. Taki teraz lubi mieć fan. O! 25! Wow!
sami widzicie. Takie jak hulajnoga elektryczna. No to jest, wiesz co, z tym, że to oczywiście zrobione jest, pomyślane na drogi takie jak ta, nie? Wylane asfaltem. Lepiej jechać po drodze, której nie ma wodogu. Mhm. A tutaj jest z kolei dekoracja. Świetna na właśnie na święto dziękczynienia. Na tle wody. Pięknie zrobione. I zawsze trzeba mieć kask, ale... No tutaj to jest wewnątrz, tutaj ja tylko tak parkingi. Żyję. I tak może zginę. A ty po drogach to nigdzie nie jeździsz, nie? Nie. No właśnie. Po chodniku najwyżej. Ja mam samochód. No aby tylko dojechać do samochodu. A tutaj w słońcu to nawet fajniej widać, wiesz? Nie. Dobre materiały. Więc... Mhm. No widać, że to jest solidne, słuchaj. To nie jest... Się podłącza do prądu, tak jak telefon. Tylko może więcej godzin zajmuje. Ale przez noc może się doładować. Nic nie będzie. Kapitalne, kapitalne. Co sądzisz na temat tej dekoracji tutaj? Nic. Nic nie sądzisz? Okej, okay, patrzcie, jeszcze nawet łodziami pływają. Jeszcze sezon się nie skończył. A już koniec listopada. No jest przepięknie. Do kolejnego razu, kochani. Tak, Błażejciu? Jeszcze co, przejedziesz się trochę? Tak.